Cześć wszystkim, z tej strony Jimmy z The Hunter Polska i Hugo, The Hunter Polska. Dzisiaj wam przedstawimy, jak grać z podstawowym sprzętem na mulaki. Tak jak prosiliście, chcieliście, żebyśmy zagrali bez tych wszystkich dodatków i pokazali wam, jak polować od początku. Tak więc, jak widzicie, podstawowy strój myśliwego wygląda tak, że macie koszulkę i strój. A jak ten strój działa, wam Hugo opowiem. Strój działa bardzo marnie, no jak może działać. Strój płoszy wszystko dookoła. Trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie spłoszyć zwierzęta. Praktycznie na tej mapie to się chodzi cały czas na kuckach. Tak jak słyszeliście, no kiedyś było lepiej, ale ograniczają trochę wersy dla gości, dla graczy, którzy grają na darmowej wersji, żebyście po prostu zakupili to. Co można też powiedzieć? Karabin, który posiadamy, to jest sztucer powtarzalny kalibru 243 z lunetą 4x32. Go wam opowie, jak strzela i jak to wygląda mniej więcej. Znaczy strzela to. Bez mała to tak jak wiatrówka. Bardzo ciężko z tego coś upolować. Musi być celny strzał. W przypadku mulaka to celujcie go w klatkę piersiową. Jedynie taki strzał może zapewnić dobre trafienie. No to wstawaj, pójdziemy już, bo szkoda czasu. Co możemy jeszcze powiedzieć? W podstawowym wyposażeniu właśnie macie ten strój, czyli buty, spodnie i koszulkę, karabin 243, trzy paczki amunicji, które się odnawiają po wystrzeleniu każdej, albo jeżeli wyjdziecie i ponownie wejdziecie do gry. Lornetkę, jak widzicie, w mojej ręce jest 8x42, bardzo przydatna rzecz. I do tego jest bardzo ukochany i lubiany przez wszystkich wabik, beczek, który mniej więcej brzmi tak. Ale jeszcze macie aparat, przecież mam aparat. O, wiesz co, chyba też wiem, zaraz zobaczę. A mam aparat, no, bym zapomniał. Aparat, który musi robić zdjęcia. Sobie, innym, otoczeniu i tego wszystkiego, co widzicie dookoła. Oczywiście to jest jakaś stara wersja aparatu, pewnie jeszcze pamięta II wojnę światową. Nic lepszego nie chcą dać. Rozdzielczość zdjęcia to jest 640x360, jak widzicie, czyli teraz nawet telefony komórkowe robią lepsze, nie? Zaczęliśmy o godzinie 7. Hugo wam powie dlaczego. Zaczęliśmy o godzinie 7, ponieważ o godzinie 7 mulaki wychodzą na te pola, to są te łąki, tutaj koło można spotkać mulaka. A po południu mulaki bardziej kierują się w stronę wody. Także przy brzegach można je znaleźć bardzo często. Prawym przyciskiem myszy możecie włączyć duży widok mapy. I teraz tak, łąki to są te jaśniejsze plamy na mapie, ciemne to są zalesione tereny. Z wykrzyknikiem to jest takie miejsce specjalne, jakiś kanion, jakaś rzeka, wodospad i inne rzeczy. A niebieskie to oczywiście woda. Więc jak Hugo powiedział, będziemy się po łąkach kierować, czyli to będą te jasne tereny. Jeszcze musimy wam powiedzieć na temat leveli śledzenia, tropienia i wypatrywania zwierząt, ponieważ to jest ważne. My teraz jak znajdziemy tropy, to zobaczycie pewnie później, pokaże nam płeć zwierzęcia, gatunek zwierzęcia, przypuszczalna waga i długość tropu. A Hugo wam powie, jak to mniej więcej wygląda na levelach, które zaczynamy od zera i jedziemy do najwyższego. Tak, na po pierwszym levelu, to na levelze to jest tylko pokazany gatunek zwierzęcia i nic poza tym. I nie musicie się domyślać, to sami, to samica, nie? Dopiero od levelu bodajże 4 albo 5 już jest pokazany płeć i waga. Pierwsza waga. Nie, czas. Pierwszy czas na kupie. Zakresy. Tak, zgadza się. Bo zakresy wag są tak robione, że pierwszy ten wyższy level to pokazują przypuszczalną wagę w bardzo dużym zakresie, a im wyższy level, tym zakres się zmniejsza, żebyście mogli dokładnie określić, jaka to jest waga zwierzęcia. Oczywiście, polując na mulaki, musicie pamiętać, że jeżeli
polujecie nie w konkursach, tylko tak dla siebie, to punktacja liczy się względem poroża, który znajduje się na głowach samców molaków. Natomiast do konkursów liczą się i waga, płeć, ilość upolowanych sztuk, punktacja. To jest już tam zróżnicowane w bardzo dużym stopniu. No i czego beczysz? No ja wiem, to jest denerwujący wabik, strasznie. Nie wiem, do czego to można porównać. To jak taka koza, nie wiem, koza, baran. Trzeba beczeć, żeby, wiesz, coś wytropić. Pomaga to, ale wabik, który można kupić w sklepie złodzieja Doka, czyli Dax Outfitters, no nie dosłownie złodzieja, ale on drogo ma, w każdym bądź razie. Możecie zakupić wabik chrząkacz, który jest o niebo lepszy od tego. Skuteczność jest ogromna tego wabika. Odpowiadają wam zwierzęta praktycznie wszystkie, które zobaczycie na mapie, albo których jeszcze nie widzicie, albo nawet nie tropicie i będą szły w waszym kierunku. A ten skuteczność tego wabika, ja bym mógł określić chyba w skali od 0 do 100 na 25 albo nawet mniej. Po prostu tego wabika się używa, jeżeli topi zwierzę i jest w zasięgu 200 metrów, to ten wabik działa. Zaraz wam pokażemy, jak to wygląda. Tylko musimy na to jakieś tropy znaleźć. Ja wiem, ja wiem. Oczywiście, jak zauważyliście, nie biegamy praktycznie. Idziemy cały czas tym chód. Mamy taki chód, normalny chód. Dlaczego? Ponieważ bieganie płoszy zwierzęta, wszystkie, które gdzieś są w zasięgu tych 200 metrów, one zostaną spłoszone, jak będziemy biec. Oczywiście, możemy je szybciej zobaczyć, jak nam się uda, ale to jest już łut szczęścia. Więc zalecamy wam chodzić, albo tak jak Hugo powiedział na początku, w kuckach, ponieważ po pierwsze mamy ciuchy, które mają słabą redukcję widoczności, słabą redukcję zapachu i bardzo głośno się w nich zachowujemy. Czyli ciuchy są praktycznie do wyrzucenia. Zalecamy kupić nowy zestaw, ale to wszystko zależy od tego, ile macie kasy w kieszeni. Jimmy, chodź tutaj na prawą stronę, na te łąki, może się znajdzie kopy. Moglibyśmy w sumie podbiec tam troszkę pod tą górkę, ale wiesz, nie wiem, czy warto ryzykować. Na klawiszu X możecie mieć wolną kamerę, to wtedy możecie iść cały czas do przodu, nie naciskając, a no właśnie, iść do przodu. Jeżeli chcecie iść cały czas do przodu w jednym kierunku i nie naciskać cały czas klawiszu WSA, to naciśnijcie W i Q. Q pozwoli wam iść cały czas do przodu bez naciskania, bez przytrzymywania klawisza W. Wtedy możecie nacisnąć klawisz Q, znaczy klawisz X, wejść w tryb wolnej kamery, no i rozglądać się dookoła, czy czegoś tam po drodze nie omijacie. Jest to trochę przydatna rzecz, ale została zaprojektowana głównie z myślą o wprowadzeniu urządzenia tracker do gry, ale nikt z nas z niego nie korzystał. Jest dość drogie urządzenie. Granie i obracanie co chwilę głowy było chyba dość męczące. Dobra, tu na kucki, kucki. Tu już może być jakieś zwierzę. No ja z lewej strony nic nie widzę, chociaż wezmę lornetkę na wszelki wypadek, bo przez tą mgłę można dużo ominąć. Co jest ważne, na tej mapie trzeba uważać na świnki, bo świnki bardzo często atakują. Bardzo nas nie lubią, to prawda. No, i czy? Przy tym ubraniu świnka bardzo często atakuje. Oczywiście. Oczywiście skradamy, skradamy, nie widzimy jej, a ona z krzaku wyskakuje i już jest po nas. Wydaje dość taki specyficzny dźwięk, chyba że jesteście sprytni i schowacie się za drzewo, albo szybko w bok uciekniecie, to może wam się udać uniknąć atak takiej rozwścieczonej świni. No niestety, jeżeli zostaniecie przez nią zaatakowani i was, że tak powiem, zszarżuje, to jeżeli nie posiadacie w swoim ekwipunku apteczki, będziecie zmuszeni powrócić do leśniczówki, z której rozpoczęliście grę. I od początku biec ten cały hektar, żeby dotrzeć do tego samego miejsca. No niestety. Co jeszcze, jeżeli jesteście świeżymi myśliwymi graczami i nie macie doświadczenia jak strzelać, ponieważ zwierzęta mają bardzo rozbudowany szkielet i organy,
to radzę udać się na mapę Red Feather Falls, na prawą leśniczówkę. Tam jest strzelnica łucznicza z makietami zwierząt 3D. Jest tam jeleń wirginijski, łoś i baribal, czy tam niedźwiedź czarny, jak woli, ale baribal to jest normalna nazwa używana w Polsce. I możecie tam sobie wziąć swój sztucer, usiąść sobie, położyć, usiąść, położyć się, stać, kucnąć i strzelać do jelenia wirginijskiego. Jeżeli traficie w makietę, w prawym dolnym rogu ekranu wyświetli wam się, w jaki narząd trafiliście. Śmiertelne strzały to są strzały na płuca, serce, mózg. Oczywiście strzały w jelita powodują też zgon, ale zwierzę będzie trochę uciekało. Hugo może wam na ten temat dość dużo poopowiadać, bo to jest myśliwy, który cały czas poluje z łukiem. Jest to trochę wie na temat uciekających zwierząt, bo musiał dużo ich upolować, żeby zdobyć to doświadczenie, które teraz posiada. Tak, jak powiedziałeś, no, śmiertelne strzały na płuca, na serce i też na wątrobę. Na wątrobę bardzo jest śmiertelny strzał, ponieważ no, to zwierzę nie uleci daleko, no, 20 metrów, góra 30. Póki co żadnych zwierząt nie widzieliśmy, nawet nic nie słyszeliśmy. Wszystko zależy od sesji. Niektóre może czasami być tak, że zaczniecie grę o 7 i od razu będziecie mieli jakieś 500 metrów od swojego domku mulaki, a czasami będziecie musieli iść kilometr i dopiero wtedy zobaczycie jakieś zwierzę. No i też tak samo trzeba zwracać uwagę na wiatr. Widzicie, że teraz idziemy z wiatrem i nie wiem, czy coś spotkamy, jakieś zwierzę, bo ono już nas z daleka wyczuje w tych podstawowych ciuchach i ucieknie po prostu. Jak Czyli czuje? musimy jakoś zmienić kierunek, żebyśmy szli pod wiatr, nie z wiatrem. Tak, a wiatr możecie zobaczyć, jeżeli idzie na przykład w zalesionym terenie. Spadające liście lecą w kierunku z wiatrem, tak? A jeżeli posiadacie wskaźnik wiatru, on tam kosztuje kilkadziesiąt emców, to psikacie nimi. Biała chmura dymu rozchodzi się w tym kierunku, w którym wieje wiatr. Oczywiście mówimy o redukcji zapachu. Jest jeszcze taki, że tak powiem, eliminator zapachu, scent eliminator, który pozwala zredukować wasz zapach, nie do końca wyeliminować, ale przy podstawowych ciuchach to jest raczej mało skuteczny, więc zaleca się zakupić pakiet ubrań, chyba Bone and Crockett, bo to jest najbardziej uniwersalny zestaw ubrań, jaki może chyba być w tej grze, ponieważ reszta to są jakieś na lato, na zimę, na bagna. A Bone and Crockett jest uniwersalny, w każdym terenie was zamaskuje i nie jesteś dość drogi. Jak widzicie, tu jest bażant, ale niestety z tej broni, którą posiadamy, nie możemy na nie polować, ponieważ każde zwierzę, im większe, tym większy kaliber potrzebuje, a z tej broni możemy polować na mulaki, jelenie wirginijskie, jelenie czarnoogoniaste, na lisy, tak? Kojoty? Co jeszcze, Hugo? Na wieprze można? Na świnie czy nie? Nie. No, czyli tylko te trzy zwierzęta plus dwa drapieżniki. Na czarnogoniaste, na łajty, na I chyba mulaki, na jeszcze kojoty. sarny. Sarny jeszcze Sarny, chyba. sarny, tak. Wątrob, byka, mulaka. Okej. Ja tu Ja sobie zabeczałem. Zobaczymy, może coś się odezwie. Słyszałeś go? Tutaj jest. Tutaj. Widzisz go? Widzisz go? No nie widzę, ale słyszę. A ja go nie słyszałem. Tutaj na kropce. Okej. I teraz jak to wygląda z tym wabikiem? No jeżeli słyszeliście byka, ja go nie słyszałem, ale każde zwierzę ma inny odgłos. Samiec i samice wydają różne odgłosy. Ale jest jedna uwaga. Samce są bardziej puchliwe, bardziej wyczulone na wszystkie odruchy, zapachy, etc. Akurat jesteśmy w dość ciężkiej pozycji, ponieważ on jest prawdopodobnie za górką. I lepiej się ustawić i spróbować go zawołać, niż podchodzić, ponieważ możemy go łatwo spłoszyć. Widzę go. Widzisz go? Z której strony idzie? Z prawej? Na wprost jest w tych drzewach. Jeszcze go nie widzę. O.
jak Jak słyszeliście, urna, wilki wyją. wilki, no kojoty, akurat kojoty was nie zjedzą. O, jeszcze widzę samicę mulaka. Kojota też widzę. Jest kojot. Ale powiem ci, że ładny mulak od 140 punktów do 235. Jak go tylko zobaczę, to ci powiem, bo go jeszcze nie widzę. Ja widzę z lewej samicy mulaka tylko. I kojotę. I teraz trzeba uważać. Za bardzo nie hałasować na kuckach albo się położyć. Zajdę do Huga, bo on widzi mulaka, a ja go nie widzę. O, chyba go widzę. O, jest tam, widzicie? To, co ma na głowie, to jest po roży. I na tym jest mniej więcej oceniana punkt, znaczy na tym. No, tylko na tym bazuje punktacja. Chyba, że bierzecie udział w konkursach, w których, jak już chyba wspominałem, jest to zróżnicowane. Waga, ilość, płeć. Ale my polujemy zazwyczaj tylko dla poroże, ponieważ to bardzo ładnie wygląda w naszych statystykach osobistych, które mamy na stronie w banerku. No i oczywiście osobisty rekord. To chyba każdego ucieszy. Im wyższy, tym lepszy. Kojoty was nie zjedzą, tego też nie musicie obawiać. Ty patrz, uciekł, widziałeś? No, ale to jest nic dziwnego, no, w tym podstawowych ciuchach jeszcze żeśmy stali pod gwiazd. Ale zobacz, już się zatrzymał tam za górką. Chodź, przejdziemy w lewo. Jak widzicie, byliśmy na kuckach i uciekły. Jak się będziemy czołgać, to prawdopodobnie nam się uda go upolować. Nie jest to łatwa sprawa, wam powiemy. Jeszcze jesteśmy przyzwyczajeni do polowania w tych normalnych ciuchach, w których możemy podejść zwierzęta na naprawdę kilka metrów, 4, 5, na czasami nawet mniejsze odległości. I zwierzę nie ucieka, a w tych to zobaczy, ile to było, 100 metrów, Hugo? No coś koło tego. Nawet chyba więcej, około 150. I zwierzę już się spłoszyło. Tak więc, jak widzicie, no polowanie na darmowym koncie nie jest łatwe. Współczujemy wam naprawdę. Wiemy, że gra nazywa się Free to Play, ale tak naprawdę jest Free to Pay. Tutaj musicie praktycznie za wszystko płacić. Niedługo gra wejdzie na platformę Steam. Zobaczymy, może jakieś obniżki cen będą z tym związane, ponieważ Steam prowadzi politykę cen. Jakby to powiedzieć, nie aż taką komercyjną, czy jak to można nazwać, nie wiem, Hugo. Myślę, że komercyjna to jest dobre zdanie. Trzeba wydać naprawdę sporo pieniędzy na tą grę, jeżeli chcemy tak polować, polować. Powiem ci, że da się grać tutaj za friko. Jakby się tak naprawdę uparł i robił, bo są do wypełnienia ankiety, za które można zarobić emsy. Powiem ci, ja na początku, jak zaczynałem z tych ankiet, zarobiłem dobre ponad 1000 pensów. To już na trochę mi starczyło, na przykład na jakieś licencje. Tu przebieg na prawą stronę, wiesz? Teraz pytanie, jakby to ogólnie spłoszyć, nie? Mulaki spłoszone, ogólnie spłoszone zwierzęta już tak nie reagują na wabiki. Jak to nie Wcale nie spłoszone zwierzęta. reagują na wabik, jeżeli są spłoszone i zaraz po spłoszeniu są wędrujące, to one nie zareagują na wabik. Choć może bardziej tak go obejdziemy, tak żebyśmy byli pod wiatrem, nie z wiatrem. On pójdzie gdzieś tam w tą stronę, gdzie ty idziesz, Tak, więc... właśnie mam trop, podniosę go. Co do tropu, tak jak mówiłem, ja tu widzę gatunek, stan, czyli czy wędruje, ucieka, wiek, tropu, czy powinien być zamiast wieku czas tropu, ale tłumaczenie gry to już inna bajka. Płeć i wagę. Na początku wy widzicie tylko gatunek i stan, czyli czy wędruje, ucieka i tak dalej, a później im wyższy level macie tropienia, który podwyższacie sobie przez podnoszenie różnych tropów zwierząt. Pozwala wam na wyświetlanie dodatkowych, że tak powiem, funkcji, może rozszerzenie swojej wiedzy na temat tego tropu, tak? Widzicie? Tu już jest trop spłoszony. Czas tropu od 2 do 15 minut. On gdzieś tu do góry pobiegł, jak dobrze widziałem, ale nie jestem pewien. Na wszelki wypadek się położymy i będziemy po prostu się czołgać.
Oczywiście w tym ubranku raczej nie jest możliwe, żeby was blisko zaszło zwierzę, jeżeli jesteśmy z wiatrem, idziemy. Bo jeżeli zwierzę jest blisko was, albo gdzieś tak 20-30 metrów, to już słyszycie powoli jego kroki, jak tak idzie, łamią się gałązki, trawa szeleści. Wtedy możecie mniej więcej określić, z której strony idzie. Był bażant, ale nie na to polujemy. Masz jakiś Masz trop jakieś kolejny trochę? jego? Znalazłem tropy samicy. Aha, ja tu mam tego samca, nie? Szukaj, no. A to i tak musimy to Dobra, znaleźć. widzę jego kolejny trop, ale on pobiegł tu na dół, nie? W ogóle. To nic. Jestem ciekaw, jak daleko uciekł, wiesz? A tu już był a, poczekaj, wiesz, to jest stary trop. To nie, nie, to jest stary trop, bo wędrujący był i w stronę, wiesz, z której przyszedłem. Więc to jest stary trop. Mi się wydaje, że on pobiegł tutaj całkowicie na prawo i będzie, wiesz, tam przy tych belach drewna. Odzywa się za tobą, nie, przede mną, przede mną. Odezwał się? A ja znowu Ja go nie znowu słyszałem. słyszałem. Ale ten sam? Tak, ten sam, no. Na wprost na wskroś. Zaznacz go. Okej, to ja wejdę tutaj na prawo, na tą górkę, nie? Położymy się i po prostu. Jeżeli na Możemy się widok. z daleka spróbować strzelić. Wyjdzie na widok, to go spróbuję z daleka strzelić się ja i Hugo, zobaczymy komu się uda. To docelowanie, tak jak już mówiliśmy wcześniej, serce, płuca albo kręgi. No chociaż tu jest ciężka sprawa, bo ciężko trafić w kręgi szyjne, a jeżeli traficie w kręgosłup, o, słyszeliście, to była łania. Jeżeli traficie w kręgosłup, to unieruchomicie zwierzę. Będzie trzeba je później dobić. Z prawej strony jeszcze są łanie, Hugo, wiesz? Z mojej prawej. Więc nie wiem, czy to nie jest inny bieg czasem. Becz, becz, maleńki becz. Watch Mary, rycz maleńka rycz, tak? Jak tak to leciało? Rycz mała rycz, a nie maleńka. Słyszałem byka. To jest jakiś inny chyba. Nie, to jest ten obok twojego tropu, zaznaczę ci gdzie. Wiem, słyszałem, ale samo. Nie, trochę dalej. No wiem, widzę, widzę. No. O tam. Prawie, że jest. Pokazało ci, czy to jest inny, czy nie? Nie, no, pokazało mi, że byłby nowy. Aha, czyli że nowy, czyli że potwierdź tak zmianę. Poczekaj, widzę jednego. Widzę obydwa. O, jest, ej, ten pierwszy jest masakra, ale duży. Pozwolę sobie nie komentować wulgaryzmami, ale czasami emocje są nie. Tylko te kamyczki, wiesz, przeszkadzają w celowaniu. Idzie prosto na mnie. Połóż się najlepiej, wytworzysz. No ja bym, wiesz, już mógł go strzelać, nie? Chociaż jeszcze drugi, trzy są. Są trzy mulaki. Jeden ogromny, jeden średni i jeden już taki mniejszy. Ale ja ich nie widzę, dlaczego? Bo są za górką akurat. To co, ja mogę strzelać, czy nie? No, upoluj tego najładniejszego. Polujemy najładniejszego, chociaż z tym powiększeniem może być ciężko. Cicho, cicho, widzę, widzę. Ja już mogę strzelać, bo wyszedł akurat mi. No to strzelaj. Tu wstrzymuję powietrze. Dostał, ale pobiegł. Leży. 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 W tej broni to z dalekiej strzały to trzeba bardzo precyzyjnie przycelować. No ale powiem ci, że to nie był zbyt dobry strzał. Mogę naprawdę zrobić to lepiej, bo chyba trafiłem go. wiesz, tak w bok. Chciałem strzelić go na serce, ale się nie udało, bo akurat się ruszał. Przy strzale pamiętajcie, żeby wstrzymać oddech spacją.
też jest ważne, bo broń wtedy właśnie mniej chwieje. No i oczywiście też zapomnieliśmy wspomnieć o tym, na początku możecie mieć problem z tym, że będzie wam celownik latał, ponieważ jeżeli macie niski level broni, który też się wbija poprzez upolowanie zwierząt, strzelanie do nich, pozwala na to, że będzie wam się mniej chwiała broń. Jak widzicie, jest dużo rzeczy do levelowania, czyli można powiedzieć, że dużo musicie wbijać, czyli dużo tropić, dużo zwierząt wypatrywać przez lornetkę. Jeżeli patrzycie na zwierzę przez lornetkę i wam się obrysowuje, to się wbija umiejętność zwana spotting, wypatrywanie. Jeżeli idziecie po tropach, wam się robi tracking, czyli tropienie. I jeżeli strzelacie, wam się robi shooting, czyli strzelanie z danej broni. Te dwa tu uciekły na prawo, jeden wiesz już nie był tak bardzo spłoszony, bo szedł tu normalnym krokiem mniej więcej. No to nie Nie, to był, nie był. mówię, to nie był ten No, sam. Jamie, powiem ci, że ładny. A, dziękuję, dziękuję. Tylko trochę mówię, poroże wbiło w górkę. A to wiesz, trophy shot będzie i tam można wszystko wyregulować. Tak, Hunterem też da się robić zdjęcia. Nie trzeba nosić aparatu przy sobie, nie? Tak, to też jest dość fajna opcja. Można na Facebooku nawet opublikować. Zaraz zrobimy sobie zdjęcie z... O, O ładny. kurde, podniosłem ci go. Ale zrób Ale zdjęcie, nie, zrobimy sobie zdjęcie. trafiłeś go w obojczyk i wątrobę. Obojczyk wątroba. Jakbyś go podniósł, to może byśmy zobaczyli kulę wlotową, miejsce wlotu. Obróć go w ten na drugi bok, nie? A nie, jest, zobacz, gdzie on dostał w ogóle, pod jakim kątem musiał dostać. Widzisz? Na szyi ma kulę wlotową. Widzę. Czyli musiał dostać pod kątem, nie? Tak jak wiesz, schodził w dół. To sobie cykniemy fotę, zaraz staniemy sobie. Hugo też się przestawi. I na końcu zamieścimy filmu. Główkę mu podnieś, żeby było ładnie między nami. Smile, uśmiech. Cheers, czy co tam się woła. I co na Facebooka? A sobie wstaw na Facebooka. Ja cię nie mam na fejsie jeszcze. Bardzo ładny mulak, gratulacje. Dziękuję, dziękuję. No, Hugo wam powie, jaka jest punktacja. Taka już naprawdę ładna się zaczyna od 180 punktów. Ale Hugo chyba więcej polował na mulaki niż ja. Nie wiem, ile masz polowanych mulaków? No niedużo, no jeszcze 500 ja mam, tak No, około 400. to chyba No tak i jak ja tak masz, jak wiesz, ja. bo ja też mam około 400. Ale Hugo chyba więcej polował na samce, bo ja to, że tak przyznam się, strzelałem do wszystkiego, co się ruszało na tej mapie na początku. Jeden pobiegł tamtą stronę jeszcze. Ty może pójdziemy za tamtymi. No, ale tu, jeden pobiegł tutaj, wiesz, zaraz powinien być tu, bo w prawo tu przebiegł. Maksymalna punktacja mulaka przy obecnym truraksie jaka jest? Nie powiem ci, ponad 240 na pewno. Ale to już ciężko takie sztuki upolować. Ja wiem, czy ciężko, no trzeba mieć po prostu szczęście. Dobra sesja. Znaczy, może powiem tak. Ogólny system spawnowania, naradzania się zwierząt, tworzenia zwierząt na mapie jest taki, że wchodzimy w sesję i rodzi się tak, że jest dużo zwierząt, tak? Że kilka jest dobrych, 50% jest takich małych, 25% jest średnich, 15% jest takich już wyższej klasy. A jeden byk, jeden zwierzę zawsze będzie bardzo wysoko punktowane i tego zawsze trzeba szukać. Tylko że to jest bardzo ciężkie, bo tereny mapy są bardzo duże. Jak widzicie, przeszliśmy już 1,5 km, zajęło nam to godzinę w grze, czyli pół godziny w czasie rzeczywistym, ponieważ 1 minuta w grze to może inaczej, 1 minuta w naszym czasie to 2 minuty w grze. No właśnie, ale czas tu leci przy tej grze bardzo szybko, więc...
też trzeba kontrolować. Nie wiadomo kiedy, a już jest wieczór, a zaczęliśmy rano. Dokładnie tak. I co dalej z tymi zwierzętami? No, Trurax wprowadzili rok temu do Mulaki, albo 2 lata temu. To jest True Random Antler Configuration System, czyli, że tak powiem, na język polski, tak żebyście zrozumieli. To jest realistyczny system losowego tworzenia poroże. Czyli, że ciężko teraz będzie spotkać byki, znaczy samce ze zwierzyny płowej, czyli zwierzyny, która... Płowej, nie tylko płowej. Zwierzyny płowej ogólnie, tak powiem, tak się w łowiectwie to nazywa, czyli zwierzyna męska, czyli... Zakręciłem się trochę. Samce zwierzyny płowej, czyli samce, byki, czyli tak jak teraz widzieliście, byk mulaka ma poroże, tak? I nigdy nie spotkamy teraz takiego samego. Każdy jeden będzie się różnił czymś od drugiego. Będzie miał jakiś wypustek, albo ubytek, albo będzie miał wystającą część, będzie miał więcej odnóg. I to jest fajne. Jak to wyglądało poprzednio? Mieliśmy kilkanaście, kilkadziesiąt konfiguracji poroża. I można było w jednym polowaniu ustrzelić 5 takich samych, 7 takich samych i wyglądały identycznie. A teraz to jest na tyle dobre, że tak jak w rzeczywistym życiu, normalnym życiu, idziesz do lasu, to ciężko, naprawdę ciężko spotkać, ponieważ każdy jest wyjątkowy, unikatowy i nie spotkasz drugiego takiego samego. Nie wiem, czy Hugo grałeś jeszcze na tym starym systemie wyceniania poroże. Ja to grałem na samym początku i... To wtedy były kwadratowe mulaki i tak samo wszystkie jednakowo wyglądały. Dopiero pokazywało punktację i wagę, jak się go podniosło. No to grając jak ja zacząłem w marcu 2009, jak widzicie to już prawie 5 lat. Marcu 2009, to jeszcze chyba 18? Bo jeszcze nas się załapałem na testy 18 marca. Chyba tak to będzie, bo gra wyszła w kwietniu oficjalnie, jak dobrze pamiętam, kwiecień 2009. I powiem wam, że no, dużo się zmieniło, dużo rezerwatów, trochę się pozmieniały też producenci tej gry, bo firma, która utworzyła to, zrobiła firmę dziecko, która teraz się tym opiekuje. Oni zmienili już kilka razy CEO, community managerów i kilku innych osób. No jak widzicie, teraz jest dość droga gra, naprawdę na komercję stawiają, na zarobek. Wcześniej to wyglądało bardziej pod gracza, a teraz to, żeby tylko zarobili jak najwięcej. Ale pomimo tego, że naprawdę trzeba trochę wydać, żeby sobie pograć, chyba że jak Hugo mówi, ankiety będziecie robić, ale do tego trzeba mieć cierpliwość, to sporą cierpliwość, bo nie wszystkie ankiety wam, że tak powiem, uzupełnione dodadzą emsy, bo często są jakieś błędy i tak dalej. Samica mulaka jest z lewej strony. Zaznaczyć ją? Wiem, słyszę ją. Okej. Więc jak będziecie grać, to wszystko zależy od was. A ja chyba ją widzę, wiesz? Czekaj. Jest chyba... Z tej, nie strzelają z tej broni. Jest chyba tutaj za górką. Ale jeszcze nie wiem. Dobra, to wybimy, może przyjdzie. Też chciałem wyjść tam, wiesz, za tą górkę z prawej. To poczekaj, tu postój, ja pójdę tam zobaczyć, czy tam nie ma jakiegoś samca. Jak wyjdzie, to po prostu powiedz co. Strzelaj, tylko zobacz przez lornetkę, czy trafiłeś. Czy zdaję na ciebie, to albo padnie w ogniu, albo dostanie gdzieś na płuca wątroby. Co ty, ja nie Janek Kos. Nie, ale naprawdę, ta luneta też jest trochę, że tak powiem, utrapienie, bo 4 razy 30... Tak? 4 razy 32 jest, nie? Luneta? Chyba tak. To powiększenie jest znikome, jak moglibyście zobaczyć na innych naszych filmach, no lunety mają powiększenie 12 razy 50, 3, 9 razy 40 i to już jest sporo i naprawdę pomaga w grze. Wspomniałeś o tych ankietach. Nie tylko na ankietach można zrobić. Przecież są jeszcze konkursy. Na przykład na mulaka, na najcięższą łanię.
na byka Muraka na najwyższą punktację. Tam też można zrobić. No Tam tak, chyba na ja. pierwsze miejsce jest 100 emsów. No, to też dobrze, że wspomniałeś, ale trzeba jeszcze wspomnieć, że jest podział na, wiesz, doświadczenie graczy, nie? Czyli że podstawowi, czyli ci, co mają upolowanych do 50 sztuk, tak? Do 50? Później jest do 150 i powyżej 500, tak? Tak, powiedzmy. No i tak mniej więcej to różnicuje, żeby dać szansę po prostu tym graczom, którzy jeszcze nie mają doświadczenia. Wiesz co, ja tu nic nie widzę, żadnego samca, mulaka, ani nic innego z tej strony, czysto jest. Ja tu słyszę samicę, ale też jej nie widzę. Widzę, zeszczerał. Czekaj, gdzie jest? Za górką. Gdzie za Gdzie za górką? górką? No tutaj u mnie za górką. Jak królem kręcę, chcę się przybliżyć celownika, to kurde, nie rusza się, nie rusza. A to statyczna jest, nie? 4x32 bez powiększenia. Nie ma takich bajek tutaj. No bo się przyzwyczaiłem. No jak cały. A ty nie grasz 12x50? Nie no, gram, ale to jak chodzę na przykład na brunatne miśki, stanąc z daleka tam z górki ode mnie, szczera. Wychodzi tutaj na górkę ta samica, jak coś tu ją bije, bo ja bym se strzelił, bo ty już masz ładnego. No właśnie, o, tylko o, chcę zobaczyć, jak strzelasz, nie? Tylko że przez lornetkę jej nie widzę za bardzo. Niech podejdzie trochę do góry jeszcze, może? On ją ładnie widział. Okej, widzę ją bardzo ładnie teraz. Dostała. Leży, czy mi się zdaje? Jak No niestety widzicie. ta broń jest taka, że to zwierzę ucieknie, zazwyczaj ucieknie, jak dobrze nie traficie na płuca albo na serce. Ale jak widzicie, trochę cierpliwości. To cierpliwość to jest podstawa naprawdę w tej grze. Jeżeli nie macie cierpliwości, hartu ducha takiego, że wytrzymacie dużo złości, to. I widzisz tej giwery? Jest pokazany ślad płuca, serce. To także została na płuca, a pasile uciekła jeszcze. No, sporo. Normalnie jak strzelacie z karabinu, ze shootera o większym kalibrze, to albo zostaje w miejscu, albo za jakieś 10 metrów się wywali. Jak widzicie, nie jest ciężko upolować, trzeba po prostu, tak jak mówię, cierpliwość. Polecamy wam godzinę 7, jak widzieliście, było ładne stado trzech byków. Mulaka, tam jeszcze jeden wcześniej uciekł, trochę łani. A ja osobiście poluję często o godzinie 10, 11, ponieważ jest właśnie tak jak teraz, godzina o 8, widzicie? Mgła minęła, słoneczko świeci, można się łatwo wybrać, wszystko widzicie dookoła, nic wam nie przeszkadza, tylko pamiętajcie, zachowajcie ciszę, spokój, przede wszystkim trzeba być wytrwałym i patrzeć to, co się dzieje dookoła. No i kucajcie, czołgajcie się i dokładnie strzelajcie, pamiętajcie. To co? Hejo! No to hejo. No dzięki ci Hugo, wielkie za grę. No to do zobaczenia w lesie, gdzieś tam później. No, cześć Cześć. wszystkim. O, radio.